Hej, hej, witam was bardzo serdecznie. Tu Elsbeth Iron i zapraszam was na kolejny odcinek z Alone in the Dark. Jak mówiłam, przeszłam tam na tą drugą stronę. Jesteśmy już w tym o tutaj miejscu. Tam, tak jak mówię, przez tą werandę w prawo, tam jest ta drabina, co żeśmy postawili. Ona tam dalej stoi, nic jej nie ma. Chodzicie przez oranżernię i mały gabinet. No, tylko mały gabinet, bo ta biblioteka jest tylko od tej drugiej strony. No i widzę, że już jest jakiś ten list tu leży, więc chyba to będzie ostatnia rzecz, którą trzeba tu podnieść. Aha. Znajdźka. Dzięki. I co, jest już teraz kolor odpowiedni? Tak, na niebiesko. No okej, dobra, to lecimy po kolei, jedziemy do salonu, zobaczymy, co jest w salonie, czy... Aha, pomarzyć. Czyli to jest co? Ale patrzcie, nie piszę, nie pokazuję wam, że możecie iść ten. Że salon jest zamknięty. Rolololololo. No to do biblioteki. Może przez bibliotekę przejdę tam na ten, na pokój Loti i ten dowódcę. Nie chce mi się dowódcę. Ale to chyba też był klucz, nie? Jest tu? Nie, tu jest otwarte. No i to też coś pokazuje, że coś tu jest. No, w bibliotece. Halo, biblioteka. Trololo, mogę coś wymacać, czy to już jest koniec? Nie no, widzicie, że jest, biblioteka jest na taki kolor, że można by było coś jeszcze... Chciałabyś coś pomacać? Nie, nie chcę. Chyba, że dopiero później coś będzie. Póki co ja nic nie widzę. Świecę światłem, noszę okulary, nie widzę nic. A tu? No bo tak to ja nie wiem, gdzie ja mam iść w takim razie. Aha, gra mi się zapisuje. Ej, to wcale nie jest podejrzane. Mogę iść do pokoju Loti. O, w ogóle otwarte jest. Loti. Dzień dobry. Dzień dobry, ale skrzyneczkę już miałam. Przecież macałam. Jak zamknięte? Ja ją otwierałam. Hello, excuse me. Mogę się wbić? Ciuszki. No przy... Ja mam jakieś wielkie déjà vu. Ja nie wiem, co ja robię z tą grą. Znaczy, co gra robi ze mną. A w toalecie może coś jest? Lub może da się zejść na dół? Może coś znajdę? O, i tej szafki się wcześniej nie dało otworzyć. I tak w niej nie ma nic. Lusterko, grzebień! Ej, dajcie ten grzebień! Poczesę się. No coś jest, co tu jest? Co tu? Znajdźka. Rozbite okulary. Nie moje. Ja mam swoje na nosie. Czyli co, ja mam zejść na dół? A tu to chyba nigdy nie było otwarte. A co jest tu? A tu była jadalnia. Dobra, jadalnia jest zaparta. Czekajcie. A tu się da zejść? No to ja już nie wiem, gdzie ja mam iść. No wszystko jest wymacane. Jak na górę pójdę, to i tak mi zaraz wyproszą. Będzie spier... Eliska, tu już byliśmy. To jest biblioteka, stąd wyszliśmy. Co jest na ziemi? Coś było na ziemi? Śniło mi się, że coś jest na ziemi, no bo ten... Tu ten przycisk i wiecie. Dobra, idziemy na górę. Ale na górze też jest zaparte wszędzie. Dzień dobry, grałem i kra... Co to? Czemu takie kolory dziwne? Tu się otworzyło? Czy mi się śni? A tam to drugie... Nie, do drugiej strony nie mam klucza. Tam był klucz wymagany zawsze. Może się nagle otworzyło? Do not disturb! Ej, w nosie mam! Otwieram! Nie no, nie mam. Perfect time to snoop around his office, then. Nie masz klucza, chłopie! Znajdź najpierw klucz, tylko nie gdzie. Ale tu chyba było zamknięte. Jak żeśmy próbowali jakoś ostatnio wejść, to było zamknięte. Wszyscy się poobrażali. Wszystko mi się teraz zrobiło na niebiesko prawie. Do pokoju Pepsi nie mogę wejść. No tu jest 100. No to mielot to tak średnio.
Pokój Pepsi. Jezu, gro! Drzwi mi się zamykają i ty mi klatkujesz. No, wiesz ty co. Czy pokój Pepsi się już otworzył magicznie, czy jest dalej zaparty? Szkoda, że broni palnej się nie da otworzyć. Aha, da się otworzyć, ale nie. Że bronią palną nie da się pokoi otworzyć. O, to miałam na myśli. Halo, pokój Pepsi. A może ten klucz potrzebuje teraz zejść do gabinetu tego pięknego. Gdzie on jest? Gdzie jest gabinet? No bo to jest prywatny pokój, nie? Apartament doktora Greya. A teraz jakbym wlazła tam, to może, ej, może ten gabinet recepcjonisty pokazuje mi, że tam jeszcze klucz mi wisi jakiś. O. No miałby sens, no nie stwierdził, że jest ten, że go nie ma, chyba, że mogę pobuszować po jego apartamencie. Zapraszam, Eliska. Idź pomacaj. No tylko najpierw muszę iść po klucz chyba. No logiczne by to było, ja bym się nie zdziwiła, ani bym się nie obraziła, ani trochę. Bo to ma sens, no nie, że ej, to nie ma go, ej, to pójdę po klucz. Otworzę se. Po sznupie mu. Zobaczę, mu się to nie podoba. Nie wiem, no. Ej, logicznie biorę to, tą grę teraz. Jest tu ten klucz gdzieś? Aha. Jak sobie narysujesz. Nie, on będzie w gabinecie, nie? Chyba, że będzie w sejfie, ej. Czemu wisi sejf? Ja tu nie widzę klucza. Ślepa nie jestem. No dobra, no to idziemy do gabinetu. Może leży gdzieś tam ten klucz. Jak nie, to nie wiem. Będę musiała internety macać. Dosłownie, bo tak to nie mam pojęcia. Halo, klucz. A, halo. Gdzie jest ten klucz? Ja go nie widzę. Czy ta gra musi mi się za każdym razem krzaczyć lekko? No nie, ja nie widzę. Gdzie jest? Kuźwa, klucz. Może tu? Halo, kluczyk! Ej, kuźwa, posłyszycie i przyjdzie. Nie ma. Sunek. No i nie wiem, co ja robię ze swoim życiem obecnie. No logiczne by było, że klucz gdzieś jest, kurde. Nie ma. Nie widzę. Pod poduszką. Halo, gdzie jest klucz? Czy ja mam włączyć i wyłączyć grę znowu? Pięknie. Gdzie jest klucz? Będę niuchać, szukać i nie znajdę. Kuźwa. No nie, będę musiała to sprawdzić, bo mnie to już zaczęło denerwować lekko. No powinien być klucz. Powinien być. No powinien być zapasowy. Gdzieś odłożony, bo jak zgubi gościu klucz, to no zapasowy jest. Nie posiadają takiego czegoś. A dzyndzanie na dzwonku, co mi to da? Nic. Aha, trzeba parę... 20 razy. Ej, może ktoś przyjdzie. No i co ja mam teraz ze sobą zrobić? Wielki gabinet. Pokazuje coś, ale i tak tam nic nie ma. Wielki gabinet. Tam nie ma nic, tam jest pustka. Ten pokój jest zamknięty, nie? Ten ród. Czekajcie, bo jest tu co? Jest coś tam. Pokazuje mi. Aha, wyciągniesz, tak, tak nic nie ma. Ta gra mnie czasem dobija. Zdjęcie se zrób. Amunicja. Dzięki! Ciekawe, po co ci amunicja do strzelby? Nosisz ze sobą? Chciałabyś zobaczyć, gdzie ją Nie, nie chcę. Wiesz, ty co, gro? Ty mnie trolujesz.
Co to za pokój? To był ten Pepsi pokój, ale jest pusty. This is my room. No nie wygląda. Pepsi. Really? Nie zgadłabym. I know the combination. I carry it with me. Panie, co ci się dzieje? Co jest grane? 613 tam na górze był ten z tym, nie? Ten z tym, o tym, nie? Tam było te same, ten 900 albo 603, no właśnie. Czy będzie pasować tu to 913? To jest 9. Ach, nie, to strona. 900. 1 i 3. Nie. Jak nosisz ze sobą? Gdzie ty to... Dobra, może pomacam ścianę. Wow, fajnie, że coś się ruszyło w końcu. 1, 9, 6. You should come. Ale gdzie? Is any of this real? I know that number. Where's that from? I did this. I wrote that. Proszę do nas dołączyć. Nie mogę. Ty też jesteś. Psychicz. Nie te słowa. Czyli co? 196. Call me. Tak, jasne. 196. No dobra, spróbujmy 196. A nie, ten przycisk zaś. 1. Dziewięć i sześć. Nie w tą stronę. Robimy ekwipunku? A może tu coś jest? A, czy ja mam wszystkie te? 1, 9, 6, 9, 2. Ja sobie to zapiszę. Może taki ten, może taki długi to jest. Nie musi to być zawsze krótki. Dobra. 1, 9, 6. Chyba, że tylko te 6, 9, 2. 6, 9, 2. No bo nosi ze sobą. Numer licencyjny. Zawodu swojego. Dobra, no to spróbujmy jeszcze raz. Spróbuję wszystko wpisać, a jak nie, to tylko tą końcówkę, to 6, 9, 2. Czyli co, mamy 1. A kurde, machłam się. Dobra, jeszcze jest cel. A tam jest ten? A tym też było 1,9? Tak, 1,9,6. 1,9, dobra. Jeszcze raz. 1. 9 jest tu. 9, 6. 6. Chociaż nie, w sumie nie sądzę, żeby to takie długie było. 9. No i powiedzmy 2. Nie. Czyli będzie te krótkie, czyli ta końcówka 6, 9, 2. No, Eliska. 6, 9 i dwójeczka. A, no dobra. No nie, ja bym się nie obraziła, jakby było takie długie, no. Pff, klucz. A, może tym otworzymy ten. Śrubki odkręci. Miałoby sens. Detective, I have made many discoveries in my case. The child we want is safe, thanks to good people like me and you. We're so similar.
but you don't see all the things I do. To find your man, Jeremy, you also need to look for the girl. It has always been that way. The young deliver us all. You should have a look in my room. There's a piece of the puzzle you will need. Take care now. McCoffee. McCoffee? McCava? No, mówiłam, że to będzie, że obraz tam będzie. Zdjęcie. Czyje? Nie wiem. No i dobra, no i teraz... Jezus Maria, to ja jestem też psychiczna. Dziękuję. Jezu, to my jesteśmy... chcę wiedzieć, jak to się kończy. Czy my też trafiliśmy do wariatkowa? No tak, przecież w końcu trafiłaś do wariatkowa, no. Gdzie jest spokój McCabe? No i teraz mi się świeci na ten. Na zielono, że jest do rozwiązania ta zagadka. Tylko dalej mnie męczy, czemu nie ma tego. Klucza do gabinetu. I tam czemu mi nie znika ta zagadka. Tak, odkręć tym. Pieniążkiem. Tyle? Dwie śrubki? No, nawet nie dwie. O, jaki piękny obrazek! Odtwórz? Why would McCarthy lock this up? Was he trying to keep Grace from completing the shank? If so, couldn't she have just made another drawing? Nie, bo to... O, kluczowe to jest! Odwróć się będzie... Nikt nie. Jasne. What the hell happened in here? Jak co? Bagno! Shreka spotkamy! Kuźwa! Czy to jest jakaś nieśmiertelna ta broń? Tyle bym... Jezus Maria, tyle wymachałaś tą bronią, że... Au. Kurde, ja cię biję, a ty... Ty śpisz. Aha, już się będzie psuć. Ała. Ale on też. Skarabeusze? Powaliło kogoś? No chyba nie. Znaczy, chyba tak. No bo je dostrze... Dobrze, przeładuj się. Jezu, spokój się, chłopie, nic ci się nie... No jeszcze nic ci się nie dzieje. Na te piękności to użyjemy pistoletu. Jejku, ile tego na ścianie jest. Czy figurki się w końcu ruszą? Oj, nawet może? Chcę. Nigdy to ty nie jesteś. Ała, dostało. Nie no, takie naboje na pistolet... Nawet mogę zużyć na nie. Co tu jest? Pałka. Lewo był pokój, nie? Nie, to jest ten... Amunicja... A to strzel... Szkoda mi do strzelby używać. A to co? Pałka. Gdzie jesteś? Nie chcę cię! Zostaw rzeko w spokoju, zaraz ci przejdzie. I już ci przeszło. Już, kochanie, już lepiej. Obiecuję. Tu był ten pokój. Te larki są creepy. Dobra, mamy obrazek. Ciekawe, co dostanę. Klucz może. Aha, czyli zaś muszę obrócić taką stronę, żeby te pajączki. I oczywiście trzeba obrócić. To będzie tam. To jeszcze trzeba obrócić. Co bym wcisła tu najchętniej? To chyba w tamtą stronę. Nie, to jest za ten, za... Boskie. Nie, to jest na pewno na dobrym miejscu. To jest na złym miejscu.
To bym tu dała. To jest co? To jest taka resztka, czyli może to być tu. No nie, właśnie nie widzicie. Nie. Albo tu. Albo to tu. Nie, bo to taka też resztka powinna być. Nie, no bo to musi być tak. A tego jeszcze nie mam cennego. Nie, to tu też nie pasuje. Nie, to są jakieś boki. Nie, to też tu nie pasuje. To też tu nie pasuje. Tu? Nie, ale to tam bardziej właśnie pasuje mi. Chociaż... nie, czekajcie, przepraszam, bardzo odwrotnie. A to pasuje, to pasuje. To by też pasowało, to by pasowało, to... To. To mi nie pasuje. Nie, te mi coś nie halo mi z tymi. Aktualnie... Nie, właśnie, no to chyba najbardziej tu mi pasuje. Nie, to też nie tu. No tu mi to też najładniej pasuje. Do całej reszty. To jest dobrze. To też jest na pewno dobrze. To nie wiem gdzie. Nie, to mi nie pasuje zaś. A w ogóle jest jakiś ten? Zdjęcie gdzieś coś, wiecie? Takie w stylu... Nie no, to mi nie pasuje tu, kurde. Ty się ze sobą. Jasne. Wkurzam się, no wkurzam się. Nie, to kompletnie nie pasuje. To tym bardziej. Gdzie to będzie? Nie, to tu nie może być. No to mi tam najbardziej ładniej pasuje. Nie, to typowo tam. To typowo tu. Tych dwóch nie mogę, znaczy tego jednego nie mogę tak dopasować trochę. Tych trzech bym powiedziała. No to okej, okay, to powinno być, to też tu powinno być, to również... Tych dwóch nie wiem. No okej, okay, dobra, to tu mogłoby być. Ale to mi nie pasuje. Może to tu? O! W końcu! 20 lat później. Ura, udało się! Jest. Wiesz gdzie jest? Nie, nie wiem. Zapatrzyłam się. Mroczny mężczyzno, już idę, kochanie, lecę, pędzę, popatrz, łopatę mam. Będzie. Będzie dziwnie. Gdzie ja w ogóle jestem? Chyba zaś jestem gdzie indziej, nie? Albo mi się śni. Czy w ogóle coś w tych pomieszczeniach obok zostało? Pokój... Kas...
Pokój kasy? Jakim cudem ja jestem w pokoju kasy? Coś chyba się nie pykło. Zobaczcie, pokazuje mi, że jestem w pokoju Cassidy. W ogóle coś na korytarzu jest. Aha, twoje biuro pewnie. Czemu w ogóle to się zepsuło? Conby entered some new mucky dreamland of Jeremy's, a long abandoned steamboat aground in the bayou. Okej, okay, to teraz będę... He was back in the French Quarter, his office to be exact, a place Jeremy had certainly never seen. It could only mean that the dark man had reached inside Edward's mind and conjured this place for him to suffer. Dziwnie, teraz to co chronologicznie mi dodaje, czy wcześniej było dziwne? The empty room always felt familiar. It had a mild fragrance of crushed leaves and wet sand that somehow convinced visitors that they belonged. It wasn't real, of course, but it was more real than many other things you could find. The steamboat was a hideaway that Jeremy had built over the last few days. Having seen his memories extracted and expanded into physical realms by the dark man, his unconscious mind had decided to take the chance that Jeremy could manifest a world in secret, a world that wasn't sanctioned by the dark man. Deploying his own self-deceit as a gambit against his dark master. Dziwne, nie? Że to nie chronologicznie i teraz... Back at the office. Jeremy's never been here. Czy my jesteśmy Jeremy, jasne. W którym śnie? Nie wiem, w którymkolwiek. No i co ja mam myśleć? O, klucz dostałam. Do sekretarzyka. Do sekretarki! Dzwoń. Nie no. No. To jest podejrzane. Wy, Eliska, Putka. No. My husband has returned to steal one. I'm sure. Ja wiem, zaraz otworzę obok. Czy co? I'm sure he means to sell it. Aha, że ukradł. Mój mąż ukradł obraz drogocenny. Jeśli się pospieszycie, to go sprzedacie. Nie, to go złapiecie jak na sprzedaży, jak będzie sprzedawał ten obraz. O. A welcoming dark voice wrapped around my mind like a heavy blanket. It turned off suddenly as I woke up from the sound of my office door closing shut. A messenger had left a telegram from Mrs. Saunders. She had a lead on where to find her husband and her kidnapped daughter. Eliska ma mętli w głowie. Wow. Jak klucz? Zwinięty, wycięty z gazety z... Jakiś Theodor... ten... Ghost zwariował i co? Porywa dzieci? God, I used to drink so much back then. When was this exactly? What case was I working? No chyba właśnie nad tą, co, że dzieci porywał. Ale co no chyba wydaje mi się, że zwariował. Że zwariował na punkcie tej swojej sprawy i trafił do tam, gdzie Eliska kiedyś. Nie no, żartuję, może do wariatkowa nie trafię, ale ten, ale tak mi się wydaje, że on jest, dlatego był pusty pokój, żeby on tam, bo nie pamiętał, i on był w tym pustym pokoju w końcu zameldowany.
Tak, wszystko się pomału składa do kupy, do całości. Tylko co ma Jeremy? Czy Jeremy istnieje? Ja się pytam. I think I need to figure out where I'm going first. No to idziemy w drugą stronę. Wszystko pozbierałam. Ale jakim cudem gazeta klucz? Gazeta klucz. Że gazeta mi coś powie. Coś się tu popsuło. Nie no, tu w tym pokoju już nie ma nic. Drzwi mi się zamknęły za mną. No czy dziwne to jest? W ogóle tak mówię, cały czas mi pokazuje, że jestem w pokoju kasa. A nie w przedpokoju. Aha, to jest sam ten. Tędy nie przejdę nigdzie. Aha, czyli coś muszę tam wymacać. I jeszcze. Coś jeszcze w ogóle tu jest, czy... Aha, wycinek. Wszystko mam doukładać do kupy? Pewnie tak. Zdjęcie porywacza. Jak go obróć? Co? Jak to? Aha, o to chodzi. Aha, bo musi się wszystko zgadzać, dobra. Przejdzie się Thornhillowi. To jest co? Nie no, porwał dzieci. No właśnie. I remember this case. Some kid got taken by her father, headed out of state, but he had made a mistake by selling a painting that his wife actually cared about to a collector named Thornhill to fund his venture. That's how I tracked him down. At least I think so. No i teraz ja mam iść za czerwoną wstążką dosłownie. Dobrze, wiecie co, skończymy sobie tu odcinek w następnym odcinku. Pójdziemy dalej, zobaczymy. Ej, czy on zaświrował i naprawdę tak jak mówię, jaki będzie plot twist tej historii całej. Nie wiem. Nie, może nie fajnie, ale fajnie by było, że dobrze myślisz. Nie to. Dobrze, no nic. Dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi. Gdzieś tam na jakichś swoich stronkach było bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my jutro słyszymy się w kolejnym odcinku z Alone in the Dark. Dzięki. Cześć.